Cześć, ja jestem Sarge, a wy oglądacie siódmy odcinek z remake'u drugiej części Crasha Bandicoota na PlayStation 4 i zanim zaczniemy, to mam dla was fajną ciekawostkę. Zauważyłem to teraz po nagraniu poprzedniego odcinka już właściwie, że mam w tym momencie 100 żyć. Coś, co jest normalnie niemożliwe, ale ja w seriach z klasyków, z klasycznych części Crasha Bandicoota mówiłem wam, że istnieje glitch, który pozwala teoretycznie przekroczyć limit 99 żyć. Jeśli chodzi o remake'i, to zastanawiam się, jak to zostało zrobione, że mam teraz te 100 żyć. I spojrzałem sobie na poprzednie nagranie, na poprzedni odcinek. I okazuje się, że kiedy kończyłem poziom Ruination, to akurat miałem 99 żyć i 99 owoców Wumpa. Jak widzicie, teraz w Warp Roomie mam 100 żyć i 0 owoców Wumpa. Więc możliwe, że w remake'u ten glitch może funkcjonować na przykład wtedy, kiedy właśnie kończycie poziom z 99 życiami i 99 owocami Wumpa. Całkiem prawdopodobne, że to tak wygląda, więc cieszę się, że przy okazji zupełnie przypadkowo odkryłem glitcha w tej części, w tym remake'u. Zastanawiam się, czy zawsze to działa, czy tylko to taki przypadek, ale na pewno ciekawostka, która jest warta odnotowania i uwiecznienia na tym let's playu. Prawdopodobnie jak zgarnę teraz w poziomie behaving jakiekolwiek życie, to wtedy licznik wróci do 99, ale jeszcze zobaczymy, jak ten glitch będzie działał. W każdym razie rozpocznijmy sobie ostatni etap w czwartym Warp Roomie. Ogólnie jeśli gracie właśnie w ten remake, to dajcie znać, czy się też natknęliście na podobny glitch, czy też nie. I w ogóle co o tym sądzicie, że coś takiego jest tutaj możliwe. Fajna ciekawostka, trzeba przyznać. No a tymczasem zabierzmy się za poziom uważany za też jeden z najtrudniejszych w tej części Crasha Bandicoota. O, teraz mam niezniszczalność, więc bardzo fajnie. To troszkę mi pomoże przejść spory fragment bez jakichkolwiek problemów. No chyba, że spadnę w przepaść, to wtedy będę miał problem. Ale na razie przebiegnijmy aż do punktu kontrolnego, przynajmniej do tego punktu. Dobra, tutaj już kurde bym nie zdążył rozbić nitro raczej. Ale musimy zgarnąć skrzynkę. Dobra, i wracamy. Ekstra. No i tutaj mamy oczywiście poziom z pszczołami. Warto teraz dodać, jak już wam o tym mówiłem, że w tym drugim etapie tych pszczół wylatuje dużo więcej niż poprzednio. Patrzcie na to. Ale jednocześnie z drugiej strony teraz tu jest więcej tych momentów, gdzie można zakopać się pod ziemię. I zdecydowanie warto z tego korzystać. Wręcz trzeba z tego korzystać. O, teraz kurde rozbiłem nitro, wysyłając na te nitro pszczółki, ale przez to też straciłem maskę. Na to też trzeba uważać, bo jak pszczoły wlecą w nitro, a wy jesteście blisko nitro, to też oczywiście obrywacie. Akurat tyle dobrego, że w tym przypadku miałem maskę. O kurde, tutaj będę musiał dobrze to wyliczyć, żeby przebiec wtedy, jak nie będzie tego prądu, co? Ale ten prąd jest tylko przez chwilę. Udało się. Bezbłędnie to zrobiłem, na szczęście. Pięknie. Tutaj tak samo. Trzeba się naprawdę spieszyć, jeśli chcemy uciec tym pszczołom, a na dłuższą metę jest to wręcz niemożliwe, więc trzeba się chować pod ziemię. Proszę bardzo. I tutaj, słuchajcie, jest kolejny sekrecik. O! A patrzcie, jest 100 żyć nadal, czyli jednak nie spada do 99. A więc dopóki nie zginę, to mamy te 100 żyć. Kurde, fajnie, że taki glitch został odkryty. Patrzcie, nic mi się tutaj nie dzieje. Mogę sobie bez problemu wejść. A tutaj mamy teleport, który prowadzi nas do ukrytej sekcji tego poziomu. I tutaj możemy zgarnąć dodatkowy klejnocik. Proszę bardzo, i jest to ostatni kolorowy klejnot jednocześnie, więc za chwilę go złapiemy. I tutaj nie trzeba ruszać do końca, tylko od razu spadamy. No właśnie, tylko że wtedy ciekawe, czy będzie 99 żyć. Raczej nie, bo nie tracę żyć w takich sekcjach, chociaż to nie jest sekcja bonusowa, no tak. I mamy 99, okej. Wszystko jasne. No ale najważniejsze, że jest kolorowy klejnot.
po to tutaj przyszedłem. A sam glitch, no fajna ciekawostka, którą mogłem wam zupełnie przypadkowo, powiem szczerze, pokazać. Dobra, lecimy dalej i tutaj już oczywiście omijamy te schodki. Ktoś też się mnie pytał kiedyś, czy można to rozbić. Jak widzicie, nie można. Tak naprawdę nie są to normalne skrzynki nitro. Dobra, i tutaj znowu biegniemy. Najlepiej biec w ogóle z tym wślizgiem i z takim skakaniem, to wtedy też szybciej się poruszamy. Widzicie? Nawet pszczółka nie zdąży mnie... Wow, tutaj jak już kurde się wyrywa. Nawet nie zdążyła mnie dogonić, chociaż oczywiście to nie jest takie proste, jak się może tutaj wydawać wam. Ej, no chciałem zrobić wślizg. Ale widocznie wślizg można zrobić dopiero wtedy, jak już przestanie się tak ślizgać Crash na tym panelu zielonym. Teraz widzieliście, na przykład nie używałem wślizgu i wolniej się poruszałem i pszczółka była blisko. O, 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 ale uciekaj, kurde. Nie, nie mogę tego tak zrobić, bo wtedy się zatrzymuje. Muszę jeszcze zrobić ten wślizg jednocześnie ze skokiem. O, i teraz się pospieszyłem i wpadłem prosto w bombę. Nie ma co się w tej grze spieszyć, absolutnie. Dobra. Lecimy znowu, uwaga. Oj, kurde, no i patrzcie. Teraz w złym momencie pobiegłem, bo akurat te pszczółki wylatywały. No co tylko wam pokazuje przy okazji, jak trudny jest to etap, jak bardzo tutaj niewiele potrzeba, żeby zginąć. Ach, pięknie. No nie, i spadłem prosto w przepaść. I co z tego, że tamto ukończyłem, skoro kurczę, znowu... Muszę tutaj przejść. Dobra, wycofajmy się, bo te pszczoły znowu będą wylatywać. No nie, no teraz dla odmiany za szybko. Ale patrzcie, dostałem już maskę, którą dostajemy wtedy, jak właśnie giniemy ileś razy na danym etapie. Dobra, niech sobie wylecą z powrotem do ula i lecimy dalej. O, teraz bardzo dobrze to zrobiłem. No, i o to właśnie chodziło. Ani za krótki wślizg, ani za długi. Jednocześnie na koniec jeszcze wskoczyć. Pełno tych skrzynek nitro tutaj jest. Ale udało się je ominąć. Później oczywiście je rozbijemy jak najbardziej. Czyli znowu mamy licznik 34 skrzynki, ale pamiętajmy o tym, że wiele z nich to są właśnie skrzynki nitro. Więc tego licznika tutaj nie zapełnimy siłą rzeczy. O, tylko 15 skrzynek, a pozostałe to są właśnie skrzynki nitro, które rozbijemy później. Więc na razie ruszajmy dalej. Tutaj znowu kolejny ul nas czeka. Dobra. Koleś jest wielkim młotem załatwiony. Znowu pospieszyłem. A, ominąłem go po prostu. Co mi tam? Leć, 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 leć. Nie. Pięknie, udało się. To jeszcze oczywiście nie koniec. Dobra, schowałem się. To już jest sama końcówka w tym momencie. No i to na tyle. Proszę bardzo. 94 skrzynki rozbite, więc mamy klejnot. I już tutaj nie wrócimy, słuchajcie. Chyba, że oczywiście na czasówkę. A więc też powiem wam, że jestem zadowolony z tego, jak to poszło, bo całkiem sprawnie. Udało się również i ten poziom ukończyć. No i jest ostatni kolorowy klejnot.
tak myślałem, że będzie komunikat jakiś. Crash, I have discovered that the opposition is being masterminded by Dr. Nitrous Brio, the inventor of the Evolvo Ray. Brio was responsible for our misunderstandings in the past. He forced me to assist him in his plot for world domination, and he's at it again. He will attempt to stand in our way. Be on your guard, Crash. Deliver the crystals to Engine. A, próbuje nas tutaj Cortex nastawić przeciwko Nitrosowi Brio. Jednocześnie każe nam Cortex zanieść wszystkie zgromadzone kryształy do doktora Engina, z którym teraz Cortex współpracuje. No ale oczywiście nie zamierzamy Engine'owi tych kryształów oddawać, tylko spróbujemy go po prostu pokonać. No, Engine niby chce kryształów, ale zdecydowanie do nas agresywnie podchodzi, wyskakując z tym wielkim mechem. No i mamy tego przeciwnika pokonać w ten sposób, że rzucamy owoce Wumpa. O, kurde, zostałem spalony. Rzucamy owoce Wumpa prosto na tego mecha, a konkretnie w określone jego części. W tym przypadku, tutaj oczywiście, kiedy on to otwiera, to musimy w te pomarańczowe elementy celować. Dobra, i uważajmy znowu. Super, atakujemy dalej. Oba ramiona już są mocno zniszczone. Okej, jeszcze drugim się za chwilę zajmiemy. Pięknie, ominięte. Dobijmy go już w takim razie. Skubany jak mnie unika, patrzcie no. Ciężko cokolwiek trafić. Dobra, znowu będzie atakował. No dawać, dobić go już, kurde, bo starczy tego dobrego. I tutaj w ogóle tego nie otwiera do tego momentu, no. Mam wrażenie, że prawie go załatwiłem, a tu jeszcze. Dobra. Kolejna faza walki to rakiety, które będzie wypuszczał stąd i też oczywiście musimy w to celować. Można powiedzieć, że celujemy teraz w barki tego mecha, tego robota. Jednocześnie oczywiście musimy unikać rakiet. Widzimy na ziemi, gdzie będą wypuszczane one. No, trochę tutaj musimy się narzucać tych owoców Wumpa, to na pewno trochę zawsze musi potrwać. Szczerze mówiąc, ta faza walki jest moim zdaniem łatwiejsza od tej pierwszej, bo wystarczy patrzeć się, gdzie będą lądować rakiety i po prostu ustawić się w odwrotnym miejscu. Czyli w tym przypadku po lewej stronie. A jak zaczyna od lewej atakować, to wtedy musimy się ukryć po prawej i tyle. Możesz, kurde, traf go wreszcie. Tutaj zawsze jest tym największy problem, żeby tak trafić w to. Ale przynajmniej po trochu zarówno ten lewy, jak i prawy pseudobark mu niszczymy. Więc jeden już zniszczony i za chwilę zajmiemy się drugim. Dawaj, 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 jeszcze trochę. O, proszę. Teraz z boku będzie leciała rakieta, udało się ją przeskoczyć. No i ostatnia faza walki, gdzie będzie próbował nas atakować tutaj. I musimy w to coś, te zielone, też rzucać owocami Wumpa. Pięknie, udało się. Wracamy zatem do Warp Roomu. Engine pokonany, trofeum przy okazji za pokonanie kolejnego bossa zostało zdobyte.
No i będziemy mogli przenieść się do ostatniego już, piątego Warp Roomu, gdzie czeka nas jeszcze 5 poziomów, no i oczywiście końcowy boss w tej grze. Tak więc ruszamy na górę. I tak ten ostatni Warp Room wygląda. Czekamy na kolejny komunikat Cortexa. What is your problem, Bandicoot? I will not ask you again to bring me the crystals. Obtain the remaining 5 crystals, Crash, and bring them to me. Cortex już coraz bardziej wkurzony, bo zdaje sobie sprawę, że jesteśmy bliscy pokrzyżowania jego planów, skoro pokonaliśmy Engina. No i właśnie, tutaj czekają nas ostatnie poziomy, więc od razu, żeby nie zwlekać zbyt długo, zajmijmy się etapem Piston It Away. No i jeśli miałbym tak klasyfikować poszczególne poziomy w piątym Warp Roomie, to jest też właśnie jeden z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszy etap do przejścia na 100%. Jest jeszcze drugi poziom tego typu, też wymagający, ale tutaj jest o tyle duży problem, że również mamy ścieżkę śmierci, na której będziemy mieli również skrzynki do zdobycia. I tutaj z kolei problem polega na tym, że o ile w etapie Cold Hard Crush z poprzedniego odcinka musieliśmy po prostu najpierw przejść tę sekcję śmierci, żeby zgarnąć wszystkie skrzynki, tak tutaj jest na odwrót. Najpierw musimy zgarnąć wszystkie skrzynki w normalnej części etapu, a później wrócić się do części bonusowej, znaczy do tej części ze ścieżki śmierci i tam zgarnąć pozostałe skrzyneczki. Więc tak to tutaj będzie wyglądać, no ale oczywiście spróbujemy sobie poradzić jak najbardziej. Tutaj jest też sporo pułapek i przeciwników, którzy tylko czekają, żeby nas wyeliminować. Starajmy się uzbierać jak najwięcej masek, to znaczy będę tutaj w stanie 2 maski chyba zdobyć. A może jest ich nawet więcej, ale 2 na pewno w najbliższym czasie. Dobra. Tego przeciwnika zawsze trzeba pokonywać ślizgiem, bo inaczej po prostu oberwiecie, jeśli próbujecie na przykład kręciołkiem go załatwić. Tutaj ostrożnie rozbić skrzynkę, ale nie dotknąć nitro pod żadnym pozorem. Okej. Aha, tutaj trzeba będzie szybko przeskoczyć. Mamy już teraz kryształ, ale do końca poziomu to jeszcze daleka droga, powiem wam. O, tu jest właśnie ta druga maska, o której mówiłem. A tu już jest ścieżka śmierci. Właśnie na razie jeszcze nie wlatujemy na górę, dlatego że gdybym to zrobił, to nie miałbym wszystkich skrzynek. A tak to spróbujemy je wszystkie zebrać jak najbardziej. Tutaj trzeba uważać, bo jak skakujemy na te platformy ze strzałką, to wtedy właśnie takie pociski są do nas wysyłane. Więc nawet jak już na to wejdziemy, to musimy tego pocisku uniknąć, a najlepiej takich platform po prostu unikać za wszelką cenę. Dobra, tutaj część bonusowa, gdzie nawet jak zginę, to nie tracimy życia, ale lepiej, żeby nie zginąć, bo wtedy zachowamy maskę. A na takim etapie jednak maska się jak najbardziej może przydać, więc spróbujemy wytrzymać tutaj, nie spaść gdzieś w przepaść. Na razie muszę przejść na tą stronę i tutaj właśnie pojawią mi się skrzyneczki, które na początku były przezroczyste. Dlatego teraz muszę się jeszcze wrócić. Najgorsze jest to, że tutaj ominąć te wszystkie skrzynki nitro jeszcze. Dobra, udało się. Lecimy dalej. Na spokojnie, nie spieszyć się absolutnie, bo możemy łatwo wpaść w pułapkę i
nie doskoczyć po prostu na te ruszające się platformy. A tak to proszę, 3 brakujące skrzyneczki zdobyte. I ruszam już teraz do końca tego etapu bonusowego, czyli jest to kolejny bonusik, gdzie nie zapełnimy, nie mamy możliwości zapełnić teraz limitu. O kurde, po co ja tak przeskoczyłem? Straciłem jedną maskę niestety, a szkoda. Dobra. Tu trzeba daleki skok wykonać, ale to się udało. No i 4 pozostałe skrzyneczki to nitro. Byłoby ich jeszcze więcej do rozbicia, ale siłą rzeczy rozbiłem te nitro. Ich część po prostu. No i tutaj muszę teraz przejść z jedną maską. Szkoda, że kurde nie z dwoma, no ale trudno się mówi. Dobra. Tutaj w ogóle mamy sporo tych platform ze strzałką. Dlatego muszę uważać, bo on jest w stanie nas zepchnąć, ale za to my będziemy go tutaj spychać. Lecimy, lecimy dalej. I dobra, i to jest moment, gdzie zgarniamy brakującą skrzynkę. Można poznać to po tych skrzynkach nitro i po życiu. Dalej już nie musimy iść, bo tam żadnych skrzynek nie ma, które teraz by mnie interesowały, więc teraz czeka mnie jeszcze powrót. No i dobrze przynajmniej, że mam jeszcze tą jedną maskę. Chociaż no, jeszcze fajniej by było, jakbym miał dwie, no ale... Jedna mi musi wystarczyć, jeden raz mogę oberwać. Dobra, tutaj musimy rozbijać te pociski, bo jak najbardziej jest to możliwe. Okej. Jesteśmy dalej. I to będzie na tyle, słuchajcie. Tutaj przeskakujemy i mamy ścieżkę śmierci. No to super, że się udało od razu za pierwszym razem, więc wbijamy na górę. No i tutaj też przydałoby się jak najszybciej, kurde, zdobyć jeszcze punkt kontrolny, bo to też oczywiście checkpoint tutaj jest bardzo ważny, bo jeśli teraz bym z kolei zginął, to bym gdzieś tam od innego checkpointu zaczynał. Tutaj też trzeba dobrze przeskoczyć, akurat w momencie jak ta druga pułapka się podnosi. Dobra. Widzicie ile pułapek? Jeszcze przy okazji owoce Umpa wszystkie zdobyłem, chociaż nie potrzebowałem tego zupełnie. No i tutaj punkt kontrolny, więc już mogę się poczuć pewniej. Tu jest też problematyczny moment, ale mam maskę, więc spokojnie. Proszę, nawet udało się bez oberwania przejść. Jest klejnot, super. To jest klejnot za ścieżkę śmierci. Pozostaje mi jeszcze zdobyć drugi. Za wszystkie skrzynki oczywiście. I to za chwilę nastąpi, bo to już jest koniec tego poziomu, słuchajcie. Pozostałe skrzynki nitro zniszczone. 69 skrzyń było na tym etapie, więc mamy... drugi przezroczysty klejnot. W tym odcinku nie uda mi się zagrać jako Coco Bandicoot, dlatego że no, na tych etapach chciałem zagrać jako Crash. Lepiej się właśnie czuję kierując Crashem, bardziej kontroluję tą postać. A z kolei został nam jeszcze jeden odcinek, znaczy jeden poziom w tym odcinku. Ale jest to poziom, w którym nie będziemy w stanie na pewno zagrać jako Coco, zresztą mogę to sprawdzić. Tak myślałem, a zaraz zobaczycie dlaczego. Ano dlatego, że jest to taki wyjątkowy etap, w którym mamy okazję polatać sobie na jetpacku. I tak właśnie myślałem, że Coco nie może tym jetpackiem latać, tak samo jak nie może też dosiadać Guźca, czy też Polara. I tutaj zmieniono sterowanie w remake'u. R2 przyspieszamy, L2 zawracamy, czyli trochę jak w wyścigach.
triggerami po prostu przyspieszamy i cofamy. Z kolei gałką analogową poruszamy się do góry, w dół i na boki. To takie najważniejsze rzeczy. No i pod kwadratem mamy oczywiście kręciołka, którym możemy rozbijać skrzyneczki. To jest fajne urozmaicenie. Po raz pierwszy się pojawia tutaj taki etap właśnie w ostatnim Warp Roomie. Fajnie, że twórcy nawet pod koniec gry jeszcze dają nam jakieś nowe pomysły. Nowe oczywiście mam na myśli pierwowzór, jak ta gra się ukazywała. Teraz wiadomo, że w remake'u już kto grał w Crash'a 2, ten wie, że taki etap był. Wiele osób też narzekało właśnie na sterowanie w tych etapach w pierwowzorze. Ale tutaj myślę, że jeszcze to usprawniono, że szczególnie gracze, którzy grają w wyścigi, to myślę, że bardziej się łapią w tym sterowaniu, kiedy to właśnie kierujemy sobie w ten sposób, że przyspieszamy R2, a cofamy się pod L2. TNT normalnie rozbijamy dotykając właśnie tego TNT. Proszę bardzo. Oczywiście wszystkie skrzyneczki porozbijam, żeby zgarnąć sobie klejnocik. Tutaj absolutnie nie ma różnicy w stosunku do normalnych etapów pod tym względem. Pełno przeszkadzajek oczywiście mamy, jak zwykle. Ale oczywiście postaram się je wszystkie ominąć całkiem sprawnie. Kurde, mało brakowało, bym się przysmażył lekko. Tego przeciwnika uważamy, trzeba go zepchnąć. Się udało, teraz kurde górą. Okej. Jest punkt kontrolny, super. Aj, kurde, dotknąłem tych gorących rur, no. Szkoda. Dodatkowe życie, które nic mi w tym momencie nie daje. Rywaj. I jeszcze raz. Wracamy oczywiście po skrzyneczki, nie możemy o nich zapomnieć absolutnie. Dobra, i tu już do końca chyba. Chociaż nie, jeszcze kawałek będzie, bo tutaj dopiero punkt kontrolny jeszcze. Ominiemy oczywiście nitro. Później to rozbijemy na koniec. Lecimy, lecimy. Teraz dołem. Tylko uwaga, bo tutaj łatwo można ominąć. Patrzcie, jest kryształ. Teraz ty. Tak jest. I to jest koniec tego poziomu, słuchajcie. Pozostałe 14 skrzynek to powinny być nitro. Dokładnie tak. No i tutaj był jeden kryształ i jeden klejnot do zdobycia, więc udało się, słuchajcie. No i pięknie. Na dzisiaj to w takim razie będzie wszystko. Gra mnie tutaj wraca do Coco, bo ostatnio ją wybrałem. Ale właśnie na tym poziomie nie mogłem nie ugrać. Zostały zatem tylko 3 poziomy i walka z bossem. Zresztą podobnie jak to było w mojej serii z klasyka. Chociaż oczywiście następny odcinek w remake'u nie będzie ostatnim, bo później jeszcze przynajmniej 2 materiały poświęcę na czasówki. Tak samo jak to było również w mojej serii z remake'u pierwszej części Crash'a Bandicoota. Na tę chwilę mamy 86% w grze, jeszcze tylko 3 kryształy i 5 klejnotów do zdobycia, więc to już niedługo. Na razie z mojej strony to wszystko. Zostawcie kciuka w górę, jeśli Wam się materiał podobał i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!